Stadion Ruchu był takim, tak jak powiedział Wojtek, takim kościołem, gdzie się chodziło raz na dwa tygodnie. Moje serce jest niebieskie, natomiast troszeczkę ochłonąłem jako ten kibic antylegijny. Ten cud się zdarzy i w maju będziemy się cieszyć z tego, że w przyszłym sezonie będziemy też grać w Ekstraklasie. Pozostaję sceptyczny, ale wiara czyni cuda. Witajcie moi kochani, to jest BetClick, podcast, czyli audycja strategicznego sponsora ruchu Chorzów. Ekstra klasa wraca powoli, budzi się ze snu zimowego i wraca naprawdę w wielkim stylu. Odliczamy dni do 9 lutego do meczu ruchu Chorzów z Legią Warszawa, dlatego że na stadionie. Śląskim. Prawdopodobnie padnie rekord frekwencji w tym sezonie ekstraklasy. Spodziewamy się nawet 40 tysięcy widzów, w tym 4 000, ponad 4 tysiące z Warszawy. I nie tylko o tym zbliżającym się meczu i o tych pozostałych 14 spotkaniach, które dla niebieskich każdy z nich będzie jak finał no bo trzeba się utrzymać w ekstraklasie. Nie tylko o tym, chociaż i o tym porozmawiamy z dwoma i największymi jakich ja znam kibicami ruchu chorzów, i też najbardziej rozpoznawalnymi przynajmniej ze świata kultury czy też pop kultury Wojciech Kuczok pisarz, poeta, scenarzysta, krytyk filmowy, laureat paszportu polityki, laureat nagrody Nike za legendarną powieść Gnój Urodzony w Chorzowie, oddany od lat Kibic Ruchu Chorzów, Bogdan Kalus, aktor teatralny i filmowy, aktor kabaretowy, założyciel kabaretów, znany ze Świętej Wojny, po którą pewnie tutaj sięgniemy, czy ranczo, również urodzony w Chorzowie, i pomyślałem, że a, Obaj panowie aktualnie związani, mniej lub bardziej e, mieszkający w Warszawie, o czym e, za chwilę przed meczem z Legią, ale e, ponieważ przed programem e, obaj się zgadaliście, e, zapytani o najlepszy mecz e, ruchu Chorzów, jaki widzieliście, e, i wyszedł wam ten sam, e, to samo spotkanie, tak, 1989 Rok z tych wszystkich setek meczów, które obejrzyliście, akurat wskazaliście na jeden i ten sam wygrany Wielkie Derby Śląska na wyjeździe. To może nie był najlepszy mecz, ale to był najważniejszy mecz, bo to był mecz, który decydował o czternastym tytule Mistrza Polski dla ruchu, który przerywał, jak powiedział Wojtek wcześniej, hegemonię Górnika Zabrze, który czterokrotnie, Cztery lata z rzędu zdobywał tytuł Mistrza Polski. No i to było w końcu wygranie w Jaskini Lwa i to po raz drugi dopiero w historii meczów Górnika z Ruchem. Wtedy Ruch pokonał Zabrze na, na ich terenie. Dla mnie ten mecz miał troszkę niecodzienny przebieg, na koniec zwłaszcza, kiedy na dwie minuty przed końcem Waldek Fornalik sfaulował Ryszarda Cyronia w polu karnym i sędzia podyktował karnego. I ja siedziałem wtedy w, no w w sektorze kibiców górnika, takich bardziej neutralnych, ale jednakowoż. I ja tak powiedziałem, bo widziałem, że tam nikt nie chce podjąć tej odpowiedzialności, żeby strzelić tego kardego. Ani Janek Urban, ani tam Ryszard Komornicki. W końcu Ryszard Cyrone wziął tę piłkę i spróbował strzelać. I coś mi się tak wymknęło, mówię, on go nie strzeli. I facet, który siedział rząd przede mną, wstał, wtedy miał 2,5 metra i powiedział: Jak go nie szczeli, to lepiej pitej. Co z naszej śląsku Uciekaj. To nie jest brzydki wyraz. I jak widziałem, że Rysie Kołysiewczyk już jest w tym rogu, gdzie leci piłka, no to właśnie wykonałem to, o co poprosił pan. Salwowałeś się ucieczką. Wojtek, dlaczego dla ciebie ten mecz? Bo to było ostatnie mistrzostwo i właśnie pierwsze twoje, tak? Świadome. Moje pierwsze i ostatnie świadome. No wedle opinii starszych kibiców to na pewno nie był najlepszy mecz ruchu, bo, bo za taki uchodzi mecz Pucharowy saint étienne w Pucharze Mistrzów w latach 70., wygrany tylko 3-2, ale ruch już wygrywał 3-0 i wydawało się, że się tam przetoczy jak walec po francuzach. Wtedy to była absolutna czołówka Ligi Francuskiej, ale ten mecz z, z górnikiem rzeczywiście był no nie tylko najważniejszy. Bo, bo Mistrzowski no i przełamując wydawało się jakąś zupełnie niepodważalną hegemonię Górnika Zabrze. Pamiętajmy, że ruch wtedy był beniaminkiem ekstraklasy, ponieważ wrócił po pierwszym historycznym wpadku i jako beniaminek zdobywał tytuł Mistrzowski, więc była to zupełnie jakaś baśń tysiąca i jednej nocy. No i dramaturgia tego meczu była niezwykła. Rzadko się kiedy zdarza, żeby w takim meczu na szczycie rzeczywiście tuż pod koniec był rzut karny, który bohatersko broni nasz, nasz Richard Kołodziejczyk. No i wtedy rzeczywiście analogicznie być może siedzieliśmy obok siebie, bo, bo siedziałem wśród zabrzańskich neutralsów, ale nie byłem w stanie powstrzymać się. Radości, znaczy przy pierwszych bramkach, jeszcze dla ruchu, tak, ale kiedy czy go bronił, i to, to już było wiadomo, że właściwie stawia pieczęć na zwycięstwie, to, to wymknęły mi się jakieś tam krzyki radości, no i, i, i też zostałem poproszony do, do, do wyjścia. W mało parlamentarny sposób. Mam wrażenie, że, że Ruchorzyw ruch często znajduje się w baśniowych okolicznościach, czy takich pozytywnych, czy też czasami to są straszne bajki. Ten spadek do, do trzeciej ligi, ale też i taki błyskawiczny awans i o tej wielkiej odbudowie. Porozmawiamy. Zanim przejdziemy dalej, to jest Betclick podcast, komunikat dla naszych słuchaczy i, i widzów. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, możesz założyć konto w Betclick i z kodem promocyjnym, który znajdziesz w opisie tego odcinka, odebrać zakład bez ryzyka do 200. Złotych. Pomyślałem, że zanim porozmawiamy o sprawach bieżących, to chcę was zapytać o tym o to, jakimi jesteście kibicami, Bo wierzcie mi, że ja wśród ludzi kultury, sztuki no, nie, nie, nie związanych ze sportem byłych sportowców, niewielu nie znam bardziej zaangażowanych, oddanych swojej drużynie. Bogdan przecież był przez wiele lat spikerem. Natomiast w ogóle generalnie o to nawet na początku nie czym jest dla was ruch chorzów, tylko w ogóle piłka nożna. Pamiętam taką wypisałem sobie, bo była niesamowita, wręcz inwokacja, twoja Wojtek, napisana o tym, że wierzę w jeden prawdziwie powszechny kościół futbolowy, którego czujesz się członkiem, i nawet podczas spisu powszechnego w rubryce dotyczącej przynależności do wspólnoty wyznaniowej wpisałeś piłkę nożną. Jak to się stało, że piłka stała się dla ciebie tak ważna i, 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 ten, i, ten, i ten ruch, który czasami no, po prostu y, wpływa na to, w, w, w jakiej jesteś formie, w jakim jesteś nastroju i, i, i tak dalej, i tak dalej. No, po pierwsze, ja się urodziłem nieomal na stadionie ruchu, bo to osiedle domków przy stadionie zresztą też się nazywa ruch w linii prostej, paręset metrów, więc pierwszy widok z okna, jaki zapamiętałem, to były świętej pamięci świeczki, czyli nasze niebieskie Jupitery, które zostały zdemontowane w zeszłym roku i z tego powodu ruch jest klubem bezdomnym od, od, od roku. Pierwszy dźwięk, który właściwie zacząłem rozpoznawać, oprócz tam, nie wiem, śpiewających ptaszków albo zgrzytów wschuty po pobliskiej Batory, to były wrzaski, kilkudziesięciu tysięcy gardeł po strzelanych przez ruch bramkach. No, i akurat dzieciństwo, moje dzieciństwo przypadło na czas największej potęgi ruchu, czyli drużyny na lata 70. Dublet w lidze, ćwierć finał Europy. No to wtedy mi ojciec. Retrospektywnie w latach 80. właśnie opowiadał, że kiedy byłem dzieciakiem, to, to mogłem się nasłuchać tych wrzasków, bo ruch miał bardzo wysoką średnią bramek strzelanych u siebie i jak to powiadał ojciec, pytanie nie brzmiało, czy ruch wygra, tylko ile wygra. No i w tej atmosferze wyjątkowości ruchu Chorzów i Chorzowa, jako miejsca, które jest taką mekką futbolową w Polsce. Dorastałem, no bo był jedynym klubem, który nigdy nie spadł z ekstraklasy do 87 roku, no ale to już wtedy przeżywałem to osobiście jako nastolatek. No i największe sukcesy polska reprezentacja odnosiła na Stadionie Śląskim, też w Chorzowie. Więc byłem na futbol skazany, w zasadzie z urodzenia, no, nie było wyjścia. Bogdan, jak u ciebie, ty co prawda dzielisz miłość do futbolu z miłością do hokeja, bo jesteś kapitanem przecież reprezentacji Polski e, e, artystów, artystów. E, ale, ale jak to się zaczęło jak... jak... Ten futbol stał się w Twoim przypadku prawdziwą pasją. No też można powiedzieć, że byłeś kibicem sukcesu, tak? Bo, jak, bo, bo, bo trafiłeś na ten naj, najwspanialszy okres. Ja w na te mecze chodziłem wtedy. Ruchu. Ja już miałem wtedy 9-10 lat, a mój ojciec był speakerem na stadionie ruchu. Wtedy jeszcze nie było budki, tylko się, siedziało na tak zwanej dolnej trybunie z mikrofonem w ręku. W ścisku, bo na każdym meczu było tam 40-30 tysięcy ludzi. E, na słynnym meczu z Salentem podobno było nawet 45 tysięcy. E, ja raz pierwszy byłem na meczu, oczywiście dzięki mojemu tacie, nie wiem, mając lat 3 w roku 68, kiedy jak przez mgłę pamiętam jeszcze Eugeniusza Fabera, późniejszego mojego bardzo dobrego znajomego Edwarda Hermana i Józefa Gomolucha, potem te czasy Buli, Maszczyka, Marksa i tak dalej, i tak dalej. Potem miałem kilkuletnią przerwę w chodzeniu na, na mecze ruchu, bo jakoś inne, inne pasje mnie chłonęły. No ale potem był powrót na, na stadion, bo Chorzów był takim miejscem i chyba jest takim miejscem w tej chwili, niestety znowu, gdzie tych rozrywek było mało. I stadion ruchu był takim, tak jak powiedział Wojtek, takim kościołem, gdzie się chodziło raz na dwa tygodnie, żeby się spotkać z kumplami, albo chodziło się z kumplami. Po meczu gdzieś tam szło się oczywiście na piwo, żeby uczcić kolejne zwycięstwo ruchu, bo też, jak powiedział Wojtek, w tych latach 70. -tych, wtedy się nie zadawało pytania, czy, tylko ile. I nagle, jak to remis. Jak to remis. Jak to zremisowali ze Stalomienec, który jest wicemistrzem Polski, jak to zremisowali. I to było, i to było, miejsce, i to było miejsce, gdzie się spotykali ci ludzie. I, i jako jedno z nielicznych miejsc, gdzie no można się było, można było zobaczyć rozrywkę sportową, ale jednak rozrywkę na wysokim poziomie. Bo wtedy wtedy ten poziom był bardzo, bardzo wysoki. I wtedy też. Rozumiem Wojtka, że słyszał te wrzaski, bo frekwencja na tych mężach też była bardzo, bardzo duża. I kiedy y, potem troszeczkę było słabiej, to moja babcia świętej pamięci mówiła: No i ty poszedłeś na męża, jak tam było tylko 8 tysięcy ludzi. No to było wtedy, że, że nagle nie pięciocyfrowo, to już był jakiś szok kompletny, prawda? Y, no, i, i, no i gdzieś tam każdy chłopak y, mieszkający w Chorzowie, wychowujący się w Chorzowie. A nie mający tyle, tyle talentu, co nasi koledzy ze szkoły, z podwórka, no to kibicował temu ruchowi, no bo co, co było robić w tym, w, tym, w tym chorzowie. Poza tym dla, dla, dla wielu młodych chłopaków, granie w piłkę w ruchu chorzów to, był, to, był, to była jedyna odskocznia do tego, żeby gdzieś wyjechać w siat, żeby coś zobaczyć, żeby być kimś, prawda, a nie pracować w hucie czy w kopalni spędzać takiego normalnego życia. Czasy minęły, a Wy dalej kibicujecie. Czy dzisiaj łatwo jest być kibicem ruchu Chorzów? Jeszcze w dodatku nie mieszkając na stałe przecież w Chorzowie. Nigdy nie było łatwo, bo no nawet w czasach tej największej swojej potęgi ruch nigdy nie był klubem szczególnie bogatym. Znaczy, bogate były kluby górnicze, zwłasz zwłaszcza w latach 80., jak pamiętam. Jeśli się zdarzały transfery, to raczej odchodzili nasi zawodnicy. Do, do, do Górnika czy do Gieksy. No w Chorzowie zawsze brakowało dużej forsy, natomiast nie brakowało ducha i, i, i waleczności. Więc no nie było łatwo nigdy, bo, bo kto chciał być kibicem sukcesu, no to sobie wybierał te drużyny, które akurat wygrywały. Mnie było szczególnie trudno, bo bo Pamiętałem z opowieści rodzinnych o tym, że ruch był prawie zawsze najlepszy. 14-13 tytułów mistrzowskich. Ja przeżyłem tylko jeden, no ale wcześniej musiałem przeżyć spadek. Potem przeżywałem kolejne spadki. Przestałem je nawet liczyć w pewnym momencie, no bo, bo, bo przytrafiła się seria. Ale też chyba w kibicowaniu nie chodzi o to, żeby było łatwo. No ja sobie dzięki temu, że jestem kibicem ruchu, uświadomiłem, że tu nie chodzi o wynik. Oczywiście, no, już takie zupełne dno, kiedy e, f, słyszałem, że, że przegrywamy w trzeciej lidze u siebie sześcioma bramkami z jakimiś drużynami, których nazw nawet nie chcę wymieniać, e, no to to, to, było, to była szkoła cierpienia. Myślę, że nawet większa niż. W przypadku Jurka Pilcha, który przez całe życie kibicował Krakowi i miał tego pecha, że się urodził po ostatnim mistrzostwie, a zmarł tuż przed Pucharem Polski, więc nie przeżył żadnego triumfu swojej drużyny. No, mnie się udało przeżyć Puchar Polski, jeden, jedno mistrzostwo, sporo awansów. No a teraz przygotowuję się niestety na. Zbroję się w cierpliwość, no bo, bo uratowanie ekstraklasy w Chorzowie tej wiosny byłoby cudem, więc jestem przygotowany również na, na ten niestety negatywny scenariusz. Ale cuda się zdarzają, zwłaszcza w piłce nożnej. A jak jest z tobą, czy dzisiaj, mieszkając w Warszawie, łatwo ci kibicować ruchowi? Ja powiem tak, że... Wiadomości sportowe, czy gazetę sportową zawsze zaczynam czytać od wyniku ruchu Chorzów. Znaczy, zaczynam. Wiadomo, że już mamy teraz instrumenty, gdzie sprawdzamy ten wynik meczu. Czasami, no niestety dawno nie byłem na, na, na meczu, znaczy, inaczej, byłem na meczu ruchu w Zabrzu, bo go współkomentowałem dla, dla jednej ze stacji telewizyjnych. Natomiast wcześniej nie byłem, nie byłem dość długo na, na stadionie, ponieważ no, moje weekendy to jest wtorek, środa. Póki co Liga rzadko grywa w te, w te dni, więc jak mam okazję, przerwę w przedstawieniu, no to odpalam sobie na komórce telewizję i oglądam te mecze. Więc, więc nigdy nie było łatwo być kibicem ruchu, zwłaszcza na odległość, kiedy jeszcze koledzy, którzy mieszkają dookoła są kibicami. Nasze, drużyny naszego najbliższego rywala i mówię, no jak tam, jak tam, jak tam. Nie? No to ja dwa razy tak miałem, no co tam, co tam, co tam. Nie? Właśnie po słynnym 3-2, o którym Wojtek wcześniej wspomniał, trzech bramkach Harka Piecha, czy w późniejszym zwycięstwie 2-1 też ruchu na Łazienkowskiej, tuż przed spadkiem zresztą. 3-1 wtedy było nawet. Tak, jak spadaliśmy, to 3-1 wygrali na Łazienkowskiej, tak, tak. A to ja jeszcze pamiętam inny mecz, gdzie było 2-1. No tak. No okej, okay, tak. do, dobra, nie będziemy się kłócić. W każdym razie, yy, i to nigdy nie było łatwe, bo tak jak, tak jak też powiedział Wojtek, Ruch nigdy nie był bogatym klubem. Ruch yy, wygrywał duchem. Wygrywał charakterem, wygrywał atmosferą w szatni, co na pewno tutaj wspominał Rafał Grodzicki, bo chociażby w 2012 roku, kiedy Ruch zdobył tytuł wicemistrza Polski, przez pół godziny był mistrzem Polski. Kiedy w Krakowie pomiędzy Wisłą a Śląskiem jeszcze był remis, to Ruch był mistrzem Polski przez pół godziny. Dla mnie to było mistrzostwo świata, że Waldek Fornalik potrafił z tej drużyny bez gwiazd bez pieniędzy, zrobić ansambl taki, który wywalczył najpierw brązowy medal, potem srebrny medal, grał w finale Pucharu Polski i to było dla mnie w ogóle coś absolutnie fenomenalnego, że z taką drużną można coś zrobić i to było potwierdzenie słów kiedyś wypowiedzianych przez nieodżywowanej pamięci Kazimierza Górskiego, który powiedział że gdyby pieniądze grały w piłkę, co cztery lata mistrzem świata byłaby Arabia Saudyjska. Na szczęście tak nie jest, co zresztą później Waldek pokazał to samo w Piaście Gliwice, czy chociażby, no umówmy się, dobra, Raków Częstochowa ma pieniądze, ale to też jest drużyna taka bez gwiazd, która zrobiła, zrobiła niewiarygodny sukces. Natomiast no, nie mówmy o, o, o drużynie Rakowa, skupmy się na, na naszych, Baranach, Ja wierzę w, wierzę w to, pomimo tego, że jest strata kilkupunktowa do tego bezpiecznego miejsca, ja wierzę w to, że właśnie po raz kolejny atmosfera w szatni i, i atmosfera w klubie i, i duża ilość kibiców na Stadionie Śląskim spowoduje to, że ten cud się zdarzy i w maju będziemy się cieszyć z tego, że w, w przyszłym sezonie będziemy też grać w Ekstraklasie. To byłby wyczyn większy niż wszystkie te trzy awanse razem wzięte, ale miejmy nadzieję, że tak się stanie. Ale, ale Bogdan dotknął bardzo ciekawej rzeczy. Ja muszę powiedzieć, że jako postronny widz przecież, nie, nie kibic ruchu, coś co muszę wam oddać to właśnie ten niesamowity charakter, jaki drużyna często pokazuje i siła kibiców. To rzeczywiście jest społeczność. Ile razy jestem w Chorzowie, ile razy jestem na meczu, to jest niesamowite. No właśnie, właśnie taka społeczność, taka rodzina. Zobaczcie, nawet teraz czytam wywiady, rozmowy z nowymi zawodnikami. Którzy przychodzą, i oni, zobaczcie, no przychodzi ten z Wiktorii Pilzno Adam Wilkanowa, i on też mówi, miałem sporo ofert, ale tutaj dopiero jak przyjechałem na rozmowę, poczułem się jak poczułem to coś, rodzinną atmosferę. Rzeczywiście, ci kibice, też ich postawa, kiedy trzeba było walczyć o, o, o klub, kiedy, kiedy spadł do trzeciej ligi, To, to jest coś wyjątkowego. Nawet w skali Polski. Ja myślę, że takie paradoksalnie takie upadki, z których się klub szybko zbiera, one się zdarzały przecież już nawet Widzewowi Łódź chociażby, czy, czy nawet Piastowi Gliwice, który chyba wracał z A-klasy do, do, na szczyt. To hartuje kibiców, nawet tych drużyn, które nieszczególnie mają obficie zapełnione trybuny a co dopiero w przypadku ruchu, który zawsze miał kibiców wiernych i wręcz fanatycznych. Więc ta wędrówka z czwartej ligi do Ekstraklasy myślę, że, że już ich tak zahartowała, że teraz naprawdę no, bez względu na wyniki i na to, jak drużyna gra, zapełniają trybuny. Stadion Śląski może się okazać za ciasny na, na, na mecz z Legią, czy na derby z Górnikiem Zabrze. Natomiast no, od piłkarskiej strony rzeczywiście ruch w tym sezonie potwierdza to, że jest bodaj najbardziej waleczną z drużyn. Zresztą potwierdza to już w pierwszej lidze, którą moim zdaniem wygryzł yy, siłą woli, bo yy, nawet patrząc na wyniki, to, 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 to nie było żadnej dominacji ruchu. Tam były jednobramkowe zwycięstwa najczęściej. Natomiast niestety potwierdza się też to, jesienią się potwierdziło, że yy, walecznością można wygrywać do poziomu ekstraklasy. W ekstraklasie niestety potrzeba jeszcze trochę iskry bożej no, i, i, i dobrze, że się zarząd zorientował w porę i troszkę zaczął przeobrażać tę drużynę w, i sztab szkoleniowy w rundzie, w przerwie zimowej. Chociaż oceniając tą rundę jesienną, 11 remisów, tak, to też pokazuje, że ta Stawka nie jest gdzieś, znaczy, że, 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 że czołówka nie gdzieś nie odjechała. Patrząc na miejsce w tabeli, no, nie wygląda to najlepiej, ale 11 remisów to znaczy, że no, ileś 11 razy było blisko i mogło się to skończyć w drugą stronę. Mogło się to skończyć. Brakowało tego łutu szczęścia, który, który ruch miał w pierwszej lidze. W pierwszej lidze bardzo dużo spotkań było rozstrzyganych przez ruch w ostatniej minucie, w doliczonym czasie, rzut karny, rzut wolny i to rzut karny niewymyślony przez kogoś, tylko to były ewidentne karne, a tutaj tego brakło. Mecz z Koroną chociażby 1-0, już w zasadzie publiczność świętuje w końcu zwycięstwo. Dostajemy bramkę w ostatniej no minucie. ale pierwsza połowa tego meczu była tragiczna i No to jest oczywiście że przegrywał. tak. Mecz ze Stalą Mielec. Gdzie no tak. w zasadzie nie miała nic do powiedzenia w pierwszej połowie. Strzela bramkę na 1-1 do szatni, i w drugiej połowie jest zupełnie inny mecz. I też fajnie, że zremisowaliśmy, bo mogliśmy to przegrać, ale powinniśmy w zasadzie już w pierwszej połowie załatwić, załatwić sprawę. I było takich, tak, takich spotkań wiele. Fajnie, fajnie że na LKS-ie z kolei w drugą stronę. Także my wyszarpaliśmy remis, bo gdyby ruch przegrał ten mecz. To już, nie, już chyba w ogóle nie musielibyśmy rozmawiać o tym, czy mamy nadzieję, czy, czy nie, bo byłoby chyba po, po herbacie. Ale przy okazji tych remisów, niestety, teraz sobie pomyślałem, e, przypomniałem sobie, który mecz ruchu był rzeczywiście najgorszy w moim w historii, w moim, e, z tych, które oglądałem. No, był to mecz, w którym e, daliśmy sobie strzelić trzy bramki, grając w przewadze. Myślę, że nigdy z w historii Krakowią, takiego meczu tak, tak. nie było i mam nadzieję, że nie będzie. To było 4-4 z Krakowią, czyli były też remisy haniebne, nie to tylko prawda, tak. takie nieszczęśliwe. Czy, czy nieszczęśliwa. No i wspomniałeś, mówiąc o tej obecnej sytuacji, Wojtek, że, że władze poszły po rozum do głowy. To znaczy, że chwalisz tą decyzję o zmianie trenera, bo to zawsze, no właśnie, też trener Skrobacz był wyjątkową osobą. Jak, jak przyjęliście obaj, rozstanie z nimi przyjście Janusza Niedźwiedzia, no i tą wymianę aż tylu zawodników tyle odejść, tyle. Nowych e, piłkarzy. Znaczy, mnie się nie podobała ta pierwsza zmiana trenera, która y, pojawiła się jeszcze w, y, podczas rundy jesiennej, bo była to zmiana pozorowana. No, asystent y, Jarosława Skrobacza został pierwszym trenerem, w zasadzie nic się nie zmieniło. Nie Zmieni, zmieniły się wyniki. Na moje oko troszeczkę y, nawet gorzej y, ruch grał. Wydaje mi się, że no, można było spokojnie dać Skrobaczowi dograć rundę jesienną. I kto wie, jakby się, ta, jakby się to potoczyło, no ale zmiana trenera Wosia na, na, na kogoś nowego wydaje mi się, że była jednak nieodzowna, no bo nie przemawiały za drużyną ani wyniki ani styl. No, no miał tych pięć czy, czy, czy sześć spotkań, z których jedno zostało przegrane na widzewie, ale też w taki sposób. No, to był mecz na remis, tylko że graliśmy w dziewiątkę, czyli w zasadzie największym mankamentem ruchu. Było to, że, że to była drużyna bardzo waleczna, bardzo jakby taka ambitna, ale drużyna, która nie potrafi wygrywać. No wygrali jeden mecz w rundzie jesiennej, najmniej z wszystkich ligowców, więc trzeba było wstrząsnąć tą ekipą i może teraz rzeczywiście zaczną wygrywać i kompletować te, te, te punkty. Bogdan, ty chwalisz tą decyzję zmian trenera, czy wierzysz w trenera e, Niedźwiedzia, że, że to jest właściwa osoba, która rzeczywiście może zarazić tą mentalnością e, zwycięzców e, drużyny? On sam mówi, chce wyrazistości w tym, co robimy, musimy być bardziej bezkompromisowi i odważni, czy to wystarczy, tak, żeby żeby teraz zamiast remisów były zwycięstwa? Czas pokaże, natomiast na pewno zgodzę się z Wojtkiem co do tej pierwszej zmiany trenera skrobacza na Janka Wosia, to absolutnie jestem tego samego zdania, że to zmiana pozorowana którego, i która nic nie, nie wniosła nowego do tej drużyny. Natomiast jeżeli ja bym się chciał odnieść do polityki transferowej, mhm. tutaj akurat stawiam duży minus dla nie wiem kto decydował o transferach przede wszystkim zawodników nie teraz tych którzy przychodzą tylko mówię o tych chłopakach którzy przyszli przed rozpoczęciem sezonu punktów i ile zdobyliśmy wszyscy wiemy i teraz pytanie czy drużyna która zdobyła, która zrobiła awans zrobiłaby tych punktów mniej moim zdaniem niekoniecznie zobaczmy ilu zawodników z tych którzy przyszli wnieśli jakąś jakość do drużyny ruchu bardzo niewielu Letniowski strzelił jedną bramkę. No ładnie, ktoś z mógł powiedzieć, ładnie mu zeszło. Dobra, to samo Podstawski też strzelił jednego pięknego gola. Firley nic. Yy, drugi kolega z ze Zeżnicza Pruszków nawet trawę nie powąchał. Yy. Z kolei Sędrowski, który moim zdaniem był najlepszym pomocnikiem. Poszedł do wieczystej. No, właśnie no chciałem nie? Was zapytać no, ale o reakcję. Tam... Idzie do, do, do czwartej e, ligi, jak, jak to traktujecie? On sam, do, do, do trzecioligowej, ligowej przepraszam, wieczystej. On sam tłumaczy, że po prostu dostał ofertę nie do odrzucenia. Można rzucać pięknymi hasłami, ale na koniec każdy z nas gra dla pieniędzy. E, to nasza e, praca. Zresztą, Kasolik, który też poszedł do wieczystej, no to z kolei taki trochę symbol, czyli ten, który uczestniczył we wszystkich tych trzech. Awansa. No tak, no tak, ale z drugiej strony wracając do meczu z Widzewem, to nieszczęście zaczęło się od czerwonej kartki Kasolika, który wiedząc moim zdaniem, gdyby był trochę bardziej inteligentnym graczem, mając świadomość tego, że masz żółtą, to puszczam faceta, który jeszcze musiałby strzelić bramkę, prawda, Przy tam pustej bramki nie było, więc taka trochę dla mnie głupia kartka, ale... Natomiast Swędrowski ewidentnie był dla mnie najlepszym zawodnikiem, wracając do tych, którzy nic nie wieśli, nie wnieśli. Filip Starzyński nie będzie coraz młodszy i to dla mnie był bardzo dziwny transfer, który no, żadnych cyfr, żadnych liczb tutaj. Asyst zero, goli zero. No przepraszam, e, długoż, też nic tutaj nie było jakiejś takiej postaci, która przychodzi i mówimy, wow, to jest grajek. Ja mam nadzieję, że. Teraz będzie takim, takim czekiem, właśnie Adam Wilkanowa. Poza tym, no, y, trzy gole strzela wchodzący na zmiany Felix. No, dlaczego nie, nie damy mu szansy? Na przykład, tylko dajemy, kombinujemy Skwierczyński, ktoś, coś, jakieś takie no, dla, dla mnie dziwne, dziwne ruchy. Ja mam nadzieję, że y, tym razem osoby odpowiedzialne y, za te ruchy transferowe wyciągną, czy wyciągnęły wnioski i. I będzie dobrze, bo moim zdaniem, cztery, pięć najbliższych spotkań pokaże, czy ruch jeszcze będzie miał o co walczyć, czy nie. Ja mam nadzieję, że tak, pomimo tego, że, że zaczynamy z, że tak powiem, z wysokiego konia, ale legia też udowadniała to, że bardzo często lubiła zlekceważyć słabe uszy i to się śledzenie kończyło. No, legia ma ważny mecz Pucharowy w Europie zaraz po ruchu, więc niekoniecznie będzie y, jakoś y, być może grała najmocniejszym składem i naj, najbardziej zmotywowanym. No ale wydaje mi się, że od tego pierwszego meczu też wiele zależy, bo jeżeli im się uda wygrać z Legią, w ogóle pierwsze zwycięstwo od bodaj lipca, no to coś tam się w tych głowach przestawi i potem to już może być prawo serii. To, to prawda, hmm. bo, bo moim zdaniem tego brakuje niebieskim właśnie. Jednego, dwóch Wygranych z rzędu meczów i żeby odblokować sobie głowy. Bo, bo to, że oni chcą, to my wszyscy widzimy, bo to widać na tych meczach, tak? Że chcemy, chcemy, ale kurczę, no coś nam sytuacja w meczu z, gór, z górnikiem Zabrze. Rzucili się na zabrze na początku drugiej połowy, no jak po prostu wygłodniały jak wygłodniały lwy. Cztery sytuacje w zasadzie w ciągu jednej akcji, tej bramka, słupek, ktoś, coś, nie strzeliliśmy. Bramka znikąd, pół metra zostawione Podolskiemu, dostajemy tak. bramkę na 1-0 i przestajemy grać. No. Tak, tutaj efekt Poldiego na no naprawdę wyjątkowej takiej e, osobowości, tak doświadczony tutaj, e, tutaj tego rzeczywiście e, zabrakło. Ale jeszcze wracając do e, e, tych nowych nabytków, odejść, ale nowych nabytków, e, Bogdan e, nieco sceptyczny, a ty e, Wojciech, jak patrzysz, z Tipica przyszedł ten bramkarz z Pogoni Szczecin jeden z najlepszych, ale w poprzednim sezonie... Nie po... wiem, co się z nim stało w zeszłym sezonie, ponieważ ja go tak. pamiętam jako jakiegoś w ogóle geniusza, który wyciągnął tak. tyle setek e, pogoni Szczecin, że no to, to w zasadzie tam najwięcej punktów zdobył dla tej drużyny, kiedy oni tam zdobywali podium. Tak? I potem coś musiało się stać, jakieś niesnaski chyba tam między nim a, 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 a trenerem. Ale to jest wybitny bramkarz. I tak jak byłem przerażony, kiedy się okazało, że no nie dogadali się w sprawie Kamińskiego. On też nam sporo wybronił w listopadzie i w grudniu. No to teraz jestem dobrej myśli jeśli chodzi o obsadę bramki. No bo Buchalik też jest w bardzo dobrej formie, więc, więc jest dwóch dobrych bramkarzy. Bardzo mi się podoba transfer tego młodziaka hurasa. Tak reprezentanta Polski z tej kadry, która czarowała nas na, na, na Mistrzostwach Europy, potem na Mistrzostwach Świata niestety odczarowała radykalnie. Tak. No, ale jednak to jest. I on się jakoś utożsamia z ruchem bardzo. Tak, właśnie. mam tutaj mhm. cytat, bo to prawie w jego przypadku mówimy niemalże o wychowanku. Moja rodzina jest z Górnego Śląska, kibicuje ruchowi, którym na dobre zaraził mnie dziadek. Jestem członkiem fan klubu FC Deutschland. Gra tutaj mhm. była moim marzeniem. To dla mnie wielki zaszczyt móc być w Chorzowie. Czy, czy właśnie chciałem Was o to zapytać, dla takiego klubu jak Ruch Chorzów, właśnie tacy zawodnicy, na przykład gra też w Czasami mhm. może o mniejszych umiejętnościach, czy jeszcze doświadczeniu jest ważna, żeby, żeby byli ludzie stamtąd, taki tacy, Absolut... z którymi można się identyfikować. Absolutnie tak. Weźmy przykład obecnego asystenta trenera Wojtka Grzyba, który jest wychowankiem ruchu, a po kilkunastu latach kariery zadebiutował w, w ruchu, już będąc bardzo dojrzałym piłkarzem, i, i stał się ikoną ruchu, będąc i kapitanem i. i no taką, taką postacią absolutnie centralną, tak, bo on gdzieś tam, zresztą jak sam kiedyś podniósł koszulkę od Wodzisław, w której grałem, miał pod, na podkoszulku napisane Moje serce jest niebieskie, czym zaskarbił sobie sympatię kibiców ruchu i zresztą wtedy powstał pomysł, żeby ściągnąć Wojtka do Chorzowa, troszeczkę w tym maczałem paluszki, <laughs> co zresztą Wojtek przyzna, e, więc to jest bardzo ważne, bo... Y, Cofając się do przeszłości, pierwszy zawodnik spoza Śląska w kadrze ruchu Chorzów znalazł się w roku 1973, kiedy ruch już miał 53 lata. I to był Marian Ostafiński. To był pierwszy człowiek spoza Śląska. Ruch to był śląski klub. To było takie polskie Atletiko Bilbao. Bilbao tak, tak, dokładnie. Więc no później. Bywało z tym różnie, bo był zaciąg łódzki, krakowski, warszawski, bo tam były takie historie, więc to jest bardzo istotne, że, że jest przynajmniej kilku tych wychowanków w tej drużynie ruchu i przychodzi ktoś taki osiemnastoletni reprezentant Polski, czyli coś tam potrafi zagrać i, i jeszcze mówi, że, że jest prawie, że wychowankiem ruchu i, i jest to jego marzeniem, żeby grać w tym klubie. Jeżeli to pokażę na boisku, a wierzę, że tak, no to będzie super. W dzisiejszym takim skomercjalizowanym świecie e futbolu często nawet w ogóle nie ma, m, trzeba liczyć na palcach polskich piłkarzy, a co dopiero wychowanków. I to jest niesamowite, jeśli oni są i odgrywają jakąś rolę. No ruch taki bardzo śląski charakter pokazywał właśnie, była taka była strategia też zarządu, żeby, żeby przez te ostatnie lata... Mm, jednak trzon tej drużyny albo i większość tworzyli ludzie z Górnego Śląska. No, takim przykładem też właśnie, ile daje chorzowski charakter, to świetnym przykładem jest Daniel Szczepan. Taki piłkarz, no, który może nie zawsze jest tak skuteczny, jakbyśmy chcieli, ale myślę, że wszyscy obrońcy już go poznali i się go po prostu boją, bo to jest człowiek, który w każdej kolejnej lidze, w której grał, miał rekordową ilość żółtych kartek wyłącznie z faulów ofensywnych i to jest naprawdę człowiek imponujący, a jest to też zagorzały kibic z ruchu z Radlina, czyli ta niebieska tożsamość w nim jest. No i takich, myślę, że najlepsi piłkarze w historii ruchu to byli piłkarze z Górnego Śląska. No jednego niestety wypuściliśmy i to zmieniło historię polskiego futbolu, bo Lucjan Brych czy nie przeszedł testów w Chorzowie? A co potem się z nim działo, to wszyscy wiemy. Ale to, ja, to ja, ja, ja mogę parę nazwisk wymienić takich piłkarzy, którzy nie przeszli testów w Chorzowie, jak na przykład. Arcił i Szota Arweładze. Nie wiem, czy o. wiecie o tym za y, tak. czasów. Y, Albin Wira był wtedy trenerem. Albo Emanuel Olisadewy. Albo Emanuel Olisadewy, Oczywiście, tak. o nim chciałem również powiedzieć. Także było paru takich. Ale Brychczyk po prostu stał się legendą. Tak, hmm. legi. No właśnie, zbliżając się powoli do tego meczu z Legią, odliczamy czas już do 9 lutego. Ja przypomnę mecz Ruch Chorzów Legia Warszawa na stadionie śląskim. Prawdopodobnie 40 tysięcy widzów. Może więcej, 4000 z samej Warszawy. Wynik tego spotkania, gdybyście chcieli, możecie obstawić w apce BetClick, sponsora strategicznego ruchu Chorzów. Pamiętajcie tylko, żeby grać odpowiedzialnie. I przechodząc już do tego meczu, trener Niedźwiedź w ogóle się bardzo cieszy, że od razu legia i warta na początek, ale u siebie, przed własną publicznością, licząc, że, 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 że to doda animuszu. I, to, i, to, I i będzie tym dwunastym zawodnikiem własna publiczność. Ja was chciałem na początku zapytać o legię. Jak traktujecie legię? Jak wielki to jest rywal w hierarchii rywali ruchu chorzów? To nie jest święta wojna tak z legią, czy jest? No to nie, e... znaczy to świętą wojną bym tego nie nazwał. Natomiast wiadomo, że każdy przejazd legii na śląsk, to jest z nienawidzonej legii, <gry> która zabierała najlepszych piłkarzy kiedyś wszystkim klubom dookoła. Eee, no, ja nie wiem dlaczego, bo ja, ja, ja nigdy nie byłem jakimś anty, bardzo antyfanem Legii Warszawa, absolutnie. I nie mówię tego, dlatego że mieszkam od 20 lat w Warszawie, nie, nie, absolutnie. Eee, Wiadomo, że to był klub, który zawsze ściągał widownie na, na trybunę dodatkową, no bo był, nie wiem, Dejna, Gadocha, Dziekanowski później i tak dalej, tak pisz. No potem dwóch byłych zawodników ruchu, Piotrek Mosul i Jacek Bednarz, którzy no, stanowili też o sile Legii, w Lidze Mistrzów nawet. Przecież bramka Jacka Bednarza przypieczętowała awans Legii do Ligi Mistrzów w Sztokholmie. Ale to Legia była takim, i jest chyba takim klubem po tych najważniejszych meczach, czyli Górnik nie wiem, GKS, To chyba Legia jest na, na powiedzmy, na pierwszym miejscu, tak? Z tych, no teraz jeszcze powiedzmy te mecze przyjaźni z widzewem i z, no z Wisłą Kraków. miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie, ale w ekstraklasie jednak. Więc Legia była takim, takim, takim trzecim albo czwartym zespołem. Natomiast hmm, Moim zdaniem, od kilku, kilku lat legia z tym budżetem i z tym składem osobowym, który, który ma, to przepraszam, powinna ligę wciągać po prostu nosem no, i, 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 i co roku. No Bo to gdzieś tam mental zawodników, czasami siada, właśnie w takich meczach ze słabszymi drużynami, ja pamiętam czasy Odry wodzisław, która przez kilka lat co przyjeżdża do Warszawy, to wygrywała z Legią. Wszyscy się dziwili, jak to możliwe. No po prostu gdzieś tam w głowach zawodników Legii wtedy gdzieś tam kiełkowało, że to są przecież tak, takich pychniemy. Z Wodzisławia, tak. Z Wodzisławia. Legia potrafi lekcewać wala. Na tak. Podbeskidzie też miało taką, taki patent, też chyba na Legię. Wojtek, a w twoim sercu Legia, czy też na twojej mapie klubowej, jakie zajmuje miejsce jako rywal. Moje ruchu. serce jest niebieskie, natomiast troszeczkę ochłonąłem jako ten kibic antylegijny, bo rzeczywiście. Miałeś taki okres? Miałem okres, kiedy. Czy znaczy w ogóle ta drużyna mnie drażniła zawsze najbardziej spośród wszystkich polskich drużyn? W czasie, kiedy tutaj się przez dwie dekady modlili o mistrzostwo bezskutecznie, to mnie drażniła jako klub wojskowy, który sobie po prostu ściągał zawodników na, na, na książeczkę wojskową, tak jak Śląsk Wrocław. I nie było gadania. Tak też z Chorzowa straciliśmy paru. Chyba Buncol przeszedł nie? do Legii chociażby. Gawara, Krzysiek. No, a, kiedy, a, a kiedy Legia zaczęła być najbogatszym i, i seryjnie zdobywającym tytuły klubem, no to, to rozdrażnienie już było takie tradycyjne. No. Kibica drużyny biedniejszej i słabszej, który cieszy się z każdego triumfu nad Goliatem. Nie? No, ale teraz ochłonąłem, ponieważ mam rodowitego warszawiaka, synka, który się urodził parę set metrów od stadionu. Tak jak ja od stadionu ruchu, tak on od łazienkowskiej gra w akademii. Legi chodzi w czapeczce. No właśnie Legii, widziałem w na Facebooku. Legii. Miałem cię zapytać Nic, czy to jest z porażka zrobić. rodzicielska czy nie. Czy... Nie, nie na moja cierpliwość jest absolutnie bezgraniczna. Nawet byliśmy razem na meczu Legi z Ruchem i pytał mnie czy nie płaczę czasem. No bo, bo byłem taki bardzo wyciszony. Natomiast cieszyłem się jego radością. Także teraz jestem w zasadzie już idealnie obsłużony no bo. Bo, bo jak Legia wygra z ruchem, to przynajmniej będę wiedział, że Antoś się cieszy, a jak Ruch wygra, no to wiadomo. Ale co myślicie o tej Legi? Czy ta Legia, ta obecna, którą oglądam, ma swoje, ma swoje kłopoty? I ja nie wiem, czy ona walczy o, o, o mistrzostwo, czy, czy, czy rywale nie odjechali za daleko. Będzie faworytem, waszym zdaniem, na Stadionie Śląskim, czy niekoniecznie, no bo... No bo ta publiczność porwie. No, trochę mamy tutaj e, tak dużo nowych nabytków, że nie wiadomo jak on, on, oni się zgrają ze sobą w tym pierwszym meczu. Ale Janusz Niedziuć akurat ma, e, e, on też debiutował z Widzewem po powrocie do e, Ekstraklasy akurat przeciwko kolegi. E, w Kanal Plus był taki film e, e, dokumentalny o, o Widzewie. Cały, cały pierwszy odcinek to był właśnie jak on budował mm. drużynę przeciwko Legi, przeciwko ten. No i skończyło się 1-1 z tego co, co pamiętam. No, ruchowi 1-1 jeden, jeden, nic nie da, niestety, w piątek 9 lutego, aczkolwiek no, każdy wynik lepszy. Znaczy, remi zbiorę w ciemno, a z każdego lepszego się będę bardzo cieszył. Natomiast, y, oczywiście, że Legia ma swoje problemy, ale to są problemy Legii, a nie ruchu. To jest, y, y, Jeżeli rozmawiamy o ruchu, to mówmy o ruchu. Natomiast y, y, Legia na pewno będzie faworytem. Y, powiedzieć, że Legia nie gra o Mistrzostwo Polski, y, Legia zawsze grała o Mistrzostwo Polski. Faktycznie, że rywale troszeczkę odjechali, ale pamiętajmy, że to jest jednak Legia. I że ta legia przy y, mm, mentalu, pozytywnym nastawieniu i przy, przy tych piłkarzach, y, których ma, i jeżeli nie będzie odwalało za bardzo y, mózgowi tej drużyny, czyli żozułę, jeżeli nie będzie popełniał głupich chwały i dostawał głupich kartek, i skupi się na, na tym, co robi naprawdę bardzo dobrze, czyli na, na, na grze w piłce, y, to. Myślę, że Legia jest w stanie dogonić całe towarzystwo, tak samo jak ruch jest w stanie dogonić towarzystwo, które jest parę, parę pozycji nad ruchem. I moim zdaniem to powinien być bardzo ciekawy mecz, ponieważ yy, ruch może. Legia też może, bo to nie, nie mówimy, znaczy chociaż trochę musi ruch, bo to, ruch jednak jest troszeczkę na musiku. Z drugiej strony Legia też, żeby, musi. żeby im nie, nie odjechali bardziej, to też musi to spotkanie wygrać. Więc tutaj bym y, się wysz, doszukiwał tego, że to może być naprawdę bardzo dobry mecz obu stron. Legia musi, bo Legia y, chyba już w zasadzie y, walczy o y, puchary w przyszłym puchary, roku. Dokładnie. Ponieważ nie ma ich w Pucharze Polski. No tak. Podobnie jak nas, myśmy przegrali z rezerwami. No Legii, właśnie, no ale, tak. ale teraz już ani pierwszej, ani drugiej legi nie ma w Pucharze, więc zdaje się, że oni nie są na, na, na premiowanym miejscu i tam trzeba walczyć, żeby dogonić Jegielonie, tak. Śląsk, Lecha. Więc, a nie, jeszcze raków. jest Liga Europy, nie, konferencji. A. I to połączenie tych wszystkich. Dwa fronty frontów, generalnie tak, nie służą to... polskim no, dlatego ja się zastanawiam, nie ma mowy, że odpuszczą mecz z ruchem, ale. Wiecie, jak to jest? No, piłkarz ma już w głowie mecz na europejskiej arenie, możliwość pokazania się też na, na, na zewnątrz, na ten awans do jednej 8 byłby, byłby czymś, no, też i, i olbrzymim zastrzykiem pieniędzy, i dla klubu, i dla samych zawodników, więc mogą mieć w tyle głowy to, że za parę dni grają w lidze. To prawda, poza tym to jest pierwszy mecz i ja pamiętam taki sezon ruchu. W 1995 roku, kiedy Ruch też właśnie walczył o, o utrzymanie się i zimą wygrał wszystkie sparingi prawie. Tam chyba dwa razy tylko był, padały remisy i wygrał wszystkie sparingi, po czym nie potrafili wygrać w lidze i spadli z tej ligi. Teraz na szczęście nie wygrywamy sparingów. To jest, no właśnie. To jest dla mnie plus, bo w sparingach nie wygrana jest najważniejsza, tylko zgranie tych, tych nowych ludzi, wgranie ich w cały zespół, to o czym wspominaliśmy wcześniej, jeżeli ten Adam Wilkanowa ma być tym playmakerem numer jeden w drużynie ruchu, jeżeli um, trzeba dopasować go do systemu gry, no wszyscy o tym doskonale wiemy, więc i, i on może być, tutaj bym klucza szukał, bo on może być zaskoczeniem. Bo powiedzmy, że innych zawodników pewnie trenerzy legii znają, natomiast jego, jego nie. No przecież. Nie, co, teraz nagle będziemy oglądać mecze Wiktorii Pils z udziałem Adama Wilkanowy? Chyba nie, natomiast to może być taki czarny koń oby niebieskiej drużyny. Ale Legia wysłała swoich szpiegów do Belek i, i zdaje się, że oni tam oglądają sparingi nasze. Zresztą właśnie się okazało, że Ruch wygrał pierwszy sparing, no czyli de facto pierwszy w ogóle mecz od, od, od chyba lipca. lipca tak. tak. Tak, bo ujawnijmy naszym słuchaczom i, i widzom, że Wojtek po pierwsze przed nagraniem naszego podcastu oglądał, obejrzał pierwszą połowę z Belek z Brerą, tak, z drużyna z Macedonii. Z Macedonii. było 1-0, tak? I tak się skończyło? No właśnie. 2-1 się skończyło. 2 no. Felix strzelił bramkę. A, Felix, no, czyli może właśnie. dostanie miejsce w pierwszym składzie. Na ile wy dzisiaj. Jak często bywacie na stadionie, I, a, ale jak nawet nie bywacie, to czy oglądacie każdy mecz? Jak jest z waszym y, kibicowaniem? Y, 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 Bogdan, czy ty jak masz występ, to co? Nagrywasz, oglądasz zatworzenia, nikomu nie, wtedy nikomu nie wolno ci zdradzić wyniku? Jak, jak znaczy ja się najbardziej cieszę, kurs? jak hmm. ruch gra mecze na przykład w sobotę o 15, bo wtedy mogę zobaczyć, bo zazwyczaj gram później trochę przedstawienie i albo w niedzielę o 12.30. Super. Wtedy. Wtedy oglądam. Różnie z tym bywa. Ja, ja nie lubię oglądać meczów z odtworzeń, zwłaszcza jak już znam wynika. Teraz trudno nie znać wyniku, prawda? Przy obecnej, obecnych mediach w ogóle jakichkolwiek. Tak. Ale jak tylko mam okazję, to oglądam. Nie byłem. Ostatnio byłem na stadionie w pierwszej lidze na meczu z górnikiem Łęczna, zakończonym 1-1. Pamiętam, że wtedy się śmialiśmy, że jest progres, bo jeździłem co chwilę i przegrywali, ten był remis. No bo niestety dla mnie weekend to też jest. Ja Praca. pracuję w weekendy, prawda? gram przedstawienia, więc najchętniej oglądałbym mecze na żywo w Chorzowie nie wiem, we wtorki albo w środę. Czyli e europejskie pochary. Oby, mm. oby, Czego oby. No, ale no to, to już e... chyba za, za dwa lata. No. Wojtek, kiedy ostatni raz byłeś na stadionie? Na, na meczu ruchu, to ostatni tak. raz byłem tu w Warszawie. A, no tak. e, na tym e, nieszczęśliwym 0-3 i, i to był chyba ostatni mecz Bieleckiego w bramce naszej. No i teraz będę znowu na legii. Mam nadzieję, że się sytuacja odwróci, ale oglądam każdy mecz. E, właściwie. Niemal każdy na żywo. Mam to szczęście, że nawet kiedy mi się zdarzają występy, to to są występy na jakichś panelach i, i, i była taka właśnie sytuacja kuriozalna zupełnie, bo najważniejszy mecz ruchu od niepamiętnych czasów, czyli ten mecz z tychami na zakończenie pierwszej ligi. On był dokładnie w tym czasie, kiedy ja miałem panel o futbolu na festiwalu literackim w Wiśle. Ja po prostu podczas tej rozmowy panelowej miałem telefon i na bieżąco oglądałem. Ale to akurat na, na takim panelu to jest zupełnie naturalne. A czy kiedyś zdarzyło wam się jakieś zobowiązania nie dotrzymać, coś zawalić przez piłkę nożną? To znaczy, ja powiem tak, ja miałem czasami miałem problemy, jak pełniłem obowiązki speakera na, na stadionie ruchu chorzów przez sześć chyba lat albo siedem nie pamiętam i zaraz po meczu musiałem jechać do teatru w Katowicach w którym grałem więc tam parę razy się nie że coś zawaliłem tylko się obsunęło O 15 minut 20 minut to, to, to takie sytuacje były ale w większych dziur nie no jednak my jesteśmy chłopcy ze Śląska więc dla nas praca jest najważniejsza tak Mniejszy, znaczy jestem od paru nastu już chyba lat felietonistą stałem w wyborczej gazety i bardzo często się zdarzało tak, że mimo, że były ważniejsze wydarzenia sportowe, obiektywnie na to patrząc, to ja wybierałem mecz ruchu i potem już nie miałem o czym pisać, i o tym ruchu pisałem, niezależnie od tego, czy to był mecz na, na poziomie drugoligowym, czy pierwszoligowym, próbowałem jakoś tak przemycić. Temat ruchu, żeby był do zniesienia z punktu widzenia neutralnego czytelnika gazety, więc tak sobie z tym radzę. To na sam koniec, pobawmy się w przewidywania. Po pierwsze, jak uważacie, czy ruch się utrzyma? Ja daję 80 do 20, że tak. No, serce mówi, że jak najbardziej. Rozum pozostaje sceptyczny, ale wiara czyni cuda. To jest tylko sześć punktów straty. Tylko i aż, oczywiście. Ale, ale rywale mają też mecze zaległe, niestety. Tak. Chodzi no, o to, że większe dystanse udawało się w historii futbolu, nawet naszej ekstraklasy, odrobić i uratować. Jeden, jedno zwycięstwo w tej rundzie jesiennej. Z iloma skończy ruch jeżeli, de, jeżeli cały myśl, sezon. Jeżeli myślimy o tym, żeby się utrzymać, to powinniśmy co najmniej połowę meczów zakończyć zwycięsko, czyli osiem. Co najmniej 8. Tak, tam chyba 43-44 punkty byłyby takie minimalne do pewnego utrzymania. No to trzeba po prostu seryjnie wygrywać, tak jak się seryjnie remisowało. No i tyle. Przytoczę tylko słowa, bo to mi opowiadał znajomy trener, niestety od nieżyjący już pan Wojciech Łazarek, jak był trenerem Wisły Kraków i weszła razem z drzwiami tele, te, Telefonika, z panem Cupiałem, to powiedział trenerze, ile tam jest do, do, do końca? 17 meczów. No to razy 3, 51 plus to co mamy, jesteśmy mistrzem. Nie udało się, bo przegrali z ruchem. <noise> No to wybiegając do tego meczu z Legią, tego na otwarcie rundy wiosennej, ile będzie? Dodam, że podsłuchiwałem podcast Rafała Grodzickiego Arka Piecha, obaj wytypowali 2-1 do 1 dla Ru. Możliwy wynik? Bardzo możliwy, też taki bym chciał, żeby padł. Dobra, to ja stypica zagra na 0. O! 2-1 to bardzo ładnie brzmi, bardzo mi się to podoba, ale też nie będzie tragedii, jeżeli w tych pierwszych dwóch meczach będziemy mieli cztery punkty. Sześć to już byłoby marzenie, wiadomo. Natomiast cztery są całkiem realne i to dobry początek był. I te trzy z warto moim zdaniem troszeczkę są bardziej yy, potrzebne, bo Warta... Bezpośredni rywal. Tak, nie? bezpośredni rywal. Yy. To w takim razie kończymy. 9 lutego Ruch Chorzów zaczyna walkę w obronie przed spadkiem z ekstraklasy z Legią Warszawa. Widzimy się na stadionie Śląskim. Ja też się tam wybieram. To był BetClick Podcast z Bogdanem Kalusem i Wojciechem Kuczokiem, wielkimi kibicami wielkiego ruchu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zachęcamy Was, moi drodzy, do śledzenia. BetClick podcastu na Spotify. A dla osób pełnoletnich, BetClick przygotował Zakład Bez Ryzyka na start do 200 zł zwrotu po założeniu konta z kodem podanym w opisie naszego filmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.